ogólnie można odnieść wrażenie, że jest taki na mundialu w Brazylii odwrót europejskiego futbolu. Spójrzmy na Hiszpanię, spójrzmy na Włochów, Anglików. Nie zgadzam się, już się nie zgadzam. Dlaczego? Właśnie wszyscy na to patrzymy, że odpadają europejskie zespoły. Jeśli chodzi o Hiszpanię, ja mówiłem to przed mistrzostwami, że Hiszpania pojechała tam na takie mecze benefisowe, żeby uświetnić tę drużynę, wspaniałą, fenomenalną drużynę. Ale to, co powiedziałem, Xavi i Iniesta, dla mnie najlepsze światowe mózgi. W dalszym ciągu te mózgi pracują, ale tu potrzeba płuca i serca. Już tego nie ma. Wielu zawodników powiedziało przed mistrzostwami, kończę karierę. No bo są starzy. Fenomenalna grupa. Kolejna sprawa. Iker Casillas. Gdyby niedoliczony czas gry w Lidze Mistrzów, kto byłby winny tego, że Atletico zdobyło Puchar Europy? No nie czarujmy się. Zapominamy wszystkich, bo tam Ronaldo i spółka strzeli te jeszcze trzy bramki. I nie wiem. Iker dla mnie najlepszym był bramkarzem w ostatniej dekadzie, ale nie gra. I ja po pierwszym meczu, kiedy moim zdaniem on ponosi winę przy trzech bramkach przepuszczonych, przy trzech piłkach przepuszczonych, ja powiedziałem wówczas, że nie powinien wystąpić w tym drugim spotkaniu. Powinien przyjść do trenera i do kolegów i powiedzieć, słuchajcie, dziękuję za grę, dopóki ja nie będę grał na stałe w drużynie, to no, rezygnuję z gry reprezentacji, bo nie ma tego, widać, że nie było tego wyczucia. On nie wiedział, jak się zachować i nie gram. Ja nie jestem futbolowym Judaszem, jakim po tym właśnie pierwszym meczu był Mourinho, który powiedział, nie, Casillas po tych, mimo tego, że popełnił błędy, powinien grać. Ja teraz powiedziałem, stary, a kto go wykończył? No wykończyłeś go ty i teraz co, jesteś Judaszem, czyli masz, nie wiem, po prostu było to nieetyczne, moim zdaniem, bo przecież nie kto inny, tylko Mourinho wykończył Casillasa w Realu, a teraz to stoi w jego obronie. I na poparcie tej mojej tezy, że ja bym tak powiedział, mamy drugą bramkę. Proszę sobie przypomnieć, jak zdobyli przeciwnicy drugą bramkę. Rzut wolny, Iker, Casillas, oburącz piąstkuje piłkę. Tego się nie robi. Po prostu jak oburącz, no to przecież mogę rozstawić te palce i złapać tę piłkę, prawda? Wypiąstkował do zawodnika, który stał przed nim, ten mu, jak to się mówi, szczuba, strzelił tę drugą bramkę, już było po zabawie. I to właśnie się złożyło na to, że Hiszpania odpadła, ale jeszcze raz mówię, moim zdaniem było to prawidłowość, bo jest to zmierzch bogów, chwała im za to, wspaniali zawodnicy, ale za mało było świeżej krwi. Natomiast nie zgodzę się z panem, że europejski, to tutaj jest triumf nieprawdopodobny europejskiej piłki nożnej, myśli szkoleniowej europejskiej. Nie czarujmy się, w pierwszej 11, ja nie mówię w tej 23 trzyosobowej kadrze, ilu jest Brazylijczyków? Żadnego nie ma. Ilu Argentyńczyków? Żadnego. Ilu Urugwajczyków? Żadnego. W sensie, oczywiście mówię gry, no bo oni są wszyscy, grają ten. Ilu Afrykańczyków jest? W pierwszej 11 praktycznie ich nie ma. Do tej pory mówiło się tak, jeszcze za moich czasów, że wiadomo, że afrykańscy piłkarze, wiadomo, że południowoamerykańscy są, jak to bym powiedział, nikogo nie obrażając, genetycznie lepsi od nas, bo te ruchy, te kocie ruchy, ta technika, która jest fenomenalna, my im nigdy nie dorównamy. Myśmy ich dlatego ogrywali, że oni nie mieli tutaj w głowie tej taktyki żelaznej i tej konsekwencji gry. Teraz, kiedy wszyscy z nich, no bo wszyscy, trzeba powiedzieć 99% gra w europejskich klubach, muszą się podporządkować. I oni to przenieśli do swoich drużyn. Mając właśnie te fizyczne predyspozycje, no grają wspaniale. Jeszcze raz podkreślę, dla mnie wspaniały był mecz w wykonaniu Niemców. No ale Gana zagrała jeszcze wspaniale. I to właśnie widać. I moim zdaniem przestańmy mówić tutaj o europejskiej poradce, bo dla mnie, oczywiście będzie to kontrowersyjnie brzmiało, są to międzynarodowe mistrzostwa Europy. Czy międzykontynentalne mistrzostwa Europy. No bo naprawdę, no przecież to wszyscy są z Europy. Kto nie są? Koreańczycy nie są, tak? Irańczycy nie są i oni widać, że odstają. A ci pozostali, no to no na co dzień ich widzimy na europejskich boiskach. A co oni mają wspólnego ze swoim krajem? Tylko to, że się tam urodzili.